Szanowni Państwo, no jak wszyscy wiemy, okazuje się, że w projekcie budżetu jest tylko 3 miliony złotych na promocję pod tytułem Promocja miasta poprzez sport. W poprzednim roku było 5 milionów 900 plus były dodatkowe jeszcze pieniądze na indywidualne takie imprezy sportowe, że w sumie to było około 7 milionów złotych. No jesteśmy tym zaszokowani, że jest tak bardzo mało. Oprócz tego praktycznie nie ma żadnych pieniędzy na inwestycje sportowe, na obiekty, żeby remontować, budować. To też jest, uważam, jakby karygodne i jesteśmy tym strasznie zaniepokojeni. Nie wyobrażamy sobie, żeby taki budżet przeszedł. Nie obciążamy tym panią prezydent, bo budżet miasta to jest sprawa tylko projektu przez panią prezydent. No ten budżet został, ona już jakby została, ale to wszystko zależy, jakie zmiany nastąpią w tym budżecie od radnych. W tym momencie radni mają autentycznie władzę nad panią prezydent. Można powiedzieć, raz w roku mogą się postawić i mogą ten budżet przewrócić do góry nogami i przegłosować, jeśli pani prezydent nie będzie chciała przyjąć autopoprawki. I tutaj no myślę, że ci radni się ockną i przegłosują co najmniej te 7 milionów złotych na tą promocję miasta poprzez sport plus jakieś pieniądze na remonty baz sportowych. Przepraszam. Proszę Państwa, jesteśmy na takim etapie, że poprzednie władze Łodzi składając projekt budżetu, niestety ten budżet na sport znacznie zmniejszyły. Jest to zmiana w granicach 40-kilku% w dół. W tej chwili pani prezydent ma możliwość złożenia autopoprawki do budżetu, która następnie będzie głosowana przez radnych Rady Miejskiej. Mi tutaj zależy na tym, żeby podkreślić dzisiaj i do Państwa zaapelować, żebyście również spojrzeli na ten budżet i spróbowali wyciągnąć wnioski, jakie są parytety przyznawania poszczególnych środków na promocję i w jakiej wysokości jest promocja poprzez sport versus do innych kanałów i narzędzi promocji. Mam tutaj na myśli promocję poprzez festiwale, poprzez imprezy, czy chociażby promocję i wspieranie kultury. Tak? My jesteśmy dalecy od tego, żeby negować czyjekolwiek działania, natomiast nalegamy, żeby te działania były obiektywnie mierzone i promocja poprzez sport w końcu się stała faktycznie dla miasta Łódź bardzo ważna, a nie tylko w okresie przedwyborczym. Przypomnę, że na debacie zorganizowanej przez nas przed pierwszą turą wyborów pani prezydent zadeklarowała kwotę w wysokości 7 milionów złotych na promocję poprzez sport. I takie są też nasze oczekiwania w tym roku, aby z obietnic złożonych się wywiązać. Zależy nam też, żeby ta promocja poprzez sport została na stałe wpisana w strategię miasta Łodzi. Słyszymy o zapowiedziach powstania całej kompleksowej strategii. Chcemy, aby w tej strategii znalazł się sport jako jej integracja. Przepraszam. Jeżeli już wszystko w tej sprawie, no, wracamy jeszcze do tego, dlaczego powstała Grupa Łódzki Sport. Powstała dlatego, żebyśmy mówili jednym głosem i po to, żeby łódzki sport, a przynajmniej te wiodące kluby, oczywiście nie pomijając uwag innych klubów, no, były traktowane w odpowiedni sposób przez władze miasta. I w tym momencie no, jest koniec roku, zaraz w styczniu będą właśnie ważne decyzje odnośnie budżetu zapadały. Upominamy się o swoje nie tyle prawa, co to, co nam się tak zwyczajnie należy. Tak jak tutaj prezes Łazarewicz powiedział, no, my wykonujemy określoną pracę, wykonujemy ją dobrze i chcemy być za to w odpowiedni sposób wynagradzani. Promocja przez sport naprawdę jest najbardziej efektywnym sposobem promowania miasta. Można ten komunikat kierować na kilka różnych sposobów. Jest wiele kanałów, którymi informacja mieści się w ten sposób dystrybuuje i uważamy, że jakby dla strategii w ogóle miasta no jest to sprawa niesłychanie ważna. Stąd apel z tego miejsca do pani prezydent i do radnych, aby uwzględnić nasze potrzeby, bo wiemy dobrze, że bez wsparcia publicznych pieniędzy no, sport w Łodzi nie będzie miał racji bytu. Jesteśmy specyficznym miastem i no, że tak powiem, własnym sumptem, prywatnymi pieniędzmi zawsze napotykamy na jakieś bariery. Tutaj ta pomoc ze strony miasta jest bardzo wskazana. Już Filip podkreślił, że Łódź jest specyficznym miastem. Ja uważam, że jest bardzo specyficznym też z tego względu, że w
chyba jako jedyna, bo jedno z nielicznych miast mamy tyle silnych drużyn w naszym mieście. Proszę zauważyć, są dwie drużyny piłkarskie, jedna gra w Ekstraklasie, druga mam nadzieję za chwilę będzie grała. Są dwie drużyny koszykarek w Ekstraklasie, koszykarze, którzy też biją się o awans. Żużlowcy, którzy wywalczyli awans, rugbyści, którzy kolejny raz zdobyli Mistrzostwo Polski, czy wreszcie siatkarki, które grają też w Ekstraklasie w Lidze Mistrzów. I no, nie jestem w stanie zrozumieć tego, że budżet, który opiewał, tak jak pan Witold powiedział, na 5 800 000 czy 900 000 w zeszłym roku, zostaje zmniejszany do 3 milionów, gdzie sukcesy sportu, gdzie promocja miasta poprzez sport jest znacznie wyższa, na znacznie wyższym poziomie. Poza tym dysproporcje między, jeśli zmniejszamy kwotę na promocję, tłumacząc, że budżet, są problemy finansowe, że budżet trzeba obcinać, to nie rozumiem, dlaczego wydajemy 4,5 miliona na kilkudniową imprezę, taką jak Mistrzostwa Europy Koszykarek, dla mnie z wątpliwą promocją i z wątpliwymi efektami, bo chyba Państwo zdajecie sobie sprawę, jak takie mistrzostwa wyglądają w innych państwach i większość miast nie chciała tego w Polsce wziąć, a my to wzięliśmy tak chyba troszkę na siłę. Także no, nie rozumiem tych dysproporcji, że 3 miliony na kluby, na sporty indywidualne, które też robią sukcesy, gdzie promuje, gdzie budzie promowana przez cały rok, a 4,5 miliona na kilku